Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Cook Serve Delicious. Moi drodzy, będziemy tym razem kontynuować przygodę i ta przygoda bodajże skończyła się na takim dniu, w którym mieliśmy chyba rekordowo dużo perfekcyjnych zamówień wykonanych. Mianowicie 56 chyba było, tak? Czy... Tak, to było to. Wczoraj 53 perfekcyjne zamówienia wykonaliśmy, no i mamy plus 26 baza. Tutaj jeszcze przyszło coś takiego, dodatkowe dwa wskaźniki i dzięki temu możemy się dowiedzieć, co powinniśmy tutaj wsadzić do menu. No dobra, no to wychodzi na to, że tylko te trzy rzeczy, ponieważ te nie działają zbyt fajnie, więc moi kochani, znowu bawimy się tutaj w gotowanie. I do czego dążymy teraz? Dążymy do zebrania większej ilości pieniążków, aby kupić nowe jedzenie, a dodatkowo jeszcze musimy wykonać 20 dni. Po 20 dniach otrzymamy nową gwiazdkę i chyba przeniesiemy się do nowego miejsca, gdzie będzie nowa restauracja. Nie wiem, czy to tak działa, ale w każdym razie zobaczymy. Okej. Nowy dzień. Oczywiście na początku będę lamił, bo muszę się przyzwyczaić tutaj paluszkami znowu nawigować na klawiaturze. Dobra. Sprawdźmy to. Dobra. Pierwszy poszedł. Pierwszy zadowolony klient jest. Jak widzimy, znowu jesteśmy w naszej norze. Nic ciekawego się nie dzieje, ale wujek Stefan przyszedł, moi drodzy. Wujek Stefan zawsze na propsie. Wujek Stefan zawsze spoko. Zobaczymy, czy ruda szalona przyjdzie dzisiaj nas odwiedzić z samego rana. 10 rano, moi drodzy. 10 rano i przychodzi jakiś inny gościu, który jest już bardzo głodny. Bardzo głodny. Więc na pewno musimy mu przygotować tutaj konkretny koszyczek naszych skrzydełek z kurczaka. Powiem szczerze, że ja nie lubię skrzydełek z kurczaka, bo wtedy niestety, ale za dużo sobie nie pojemy. Jest nasza ruda, moi drodzy, jest ruda. Ruda przyszłaś dzisiaj, kurde, na skrzydełka. Wiesz, jak pogadasz, to mogę ci całego kurczaczka załatwić. No i tutaj mamy naszego... pana dziadka Ernesta, pan dziadek Ernest jak zawsze na konkretne rzeczy przychodzi. Mówi się, że emeryci mało jedzą, wcale nie, emeryci sobie lubią pojeść. Co prawda nie zawsze mają pieniądze, ale powiem wam szczerze, że tutaj na przykład Ernest lubi sobie pojeść. Także no problemos, peppers. Dobra, moi drodzy, mamy teraz godzinę szczytu. Godzina szczytu. Raw pasta i jedziemy z tym wszystkim. Musimy sobie poradzić ze wszystkim. Coś mi swędzi nos, czy ja będę narkotyki dzisiaj wciągał, moi drodzy? Peppers, mushrooms, onions, spinach. Dobra, wszystko jest. Coś, złe zamówienie zrobiłem. Złe zamówienie, moi drodzy, zrobiłem. Tomato, cheese, oliwki. Oliwki jak są? Enter, gdzie są oliwki? VN, dobrze. To ja teraz w ogóle sobie zobaczyłem. Cheese. Dobra. O matko, bo oni są pizze, ja zapomniałem, że tutaj tomato, mushrooms, VN i jeszcze coś mushrooms, cheese, gdzie jest cheese, C. Dobra, wszystko jest. Dwójka pizza się pali. Dobra, wszystko jest. Cheese, meatballs, chicken, bacon. Jedz. Jedz, mój drogi kolego. Niestety dzisiaj nie będzie rekordu. Tak to jest, jak pograłem trochę i zrobiłem sobie przerwę, moi drodzy. Tomato, cheese... mushrooms. Gdzie jest mushrooms, kurde? U! No to mushrooms jest U, VN. Ja szukam na klawiaturze jak dziki wąż. Dobra. Spinak, peppers, dobra, wszystko jest. Czemu oni są tak średnio zadowoleni? Dałem wszystko, co potrzebowali. Ja się staram dla was naprawdę bardzo wiele zrobić. A wy mi nie chcecie dać napiwku nawet. Ja dla was kibelki tutaj czyszczę. Próbuję robić naprawdę fajne rzeczy. Zobaczcie. Super. I czemu ja tak mało zarabiam? O, zarobiłem od tego gościa. Bo tamci mi chyba nie chcieli zapłacić. No i co się stało teraz? Ruda, no ruda po raz kolejny przyszła. Dobra, tomato sauce. Dobra. Ser, oliwki, onion, czyli VN. Ja patrzę, gdzie ja naciskam, bo tutaj jest obok jeszcze mushroomy są, moi drodzy. Żeby nie było, że złą rzecz wsadziłem na pizzę. Ruda ewidentnie się we mnie zakochała, moi kochani. Ewidentnie się we mnie zakochała. Ja tutaj nawet już nie muszę się zastanawiać nad tym, czy tak faktycznie jest. Dobra. Musimy sobie tutaj wszystko ręcznie, moi drodzy, czyścić. Jakby to była tutaj zmywarka, to na pewno by to lepiej szło. No ale w tym wypadku niestety nie możemy tak pozwolić sobie. Dobra, tylko ser. Dobra, robimy pizzę.
Moi drodzy, to musimy zrobić dobrze, bo ja teraz muszę się nauczyć. VN, dobra, mushroomsy. Mushroomsy były U. Jeszcze sausage to było M. I to już wszystko? Pepperoni i bacon? Nie, dobra, to już jest. To już odchodzi. No to super. $900, moi drodzy, do 1000 dojdziemy, tak mi się wydaje. Jak będziemy mieli 1000 dolców, to sobie jutro kupimy jakąś nową rzecz. No i godziny szczytu, moi drodzy. Muszę wyrzucić tutaj wszystkie śmieci. Zaraz wyrzucę niegrzecznych... Nie, o kurde, jeszcze ten... Okej, okay. Wszystko jest. Dobra, chicken, bacon, wszystko jest superansko. Pizzocha. Pizzocha, chicken. Ja to jadę na dwie ręce za chwileczkę. Przyszedł... Nowa godzina szczytu. Rush hour. Godzina szczytu, wszyscy wracają tutaj z roboty. Także... No wiadomo. Okej. Okay. Co to za pizza taka spalona? Nie zezwalam. Nie zezwalam na taką spaloną pizzę. To nie w mojej restauracji. To się nie może dziać w mojej restauracji, moi drodzy. Bacon, mushroomsy, ser i tomato. Dokładnie tak. O nie! Wszystko oni chcą. Co jeszcze? Czego nie dałem? Dobra. No nie, to jest naprawdę konkretna wtopa. Konkretna wtopa, niezadowoleni klienci. Spędnie mi baz spadnie. No ale ja się tym nie przejmuję w ogóle. Po ostatniej serii 56 super ekstra wykonanych zadaniach, to naprawdę. Teraz mogę sobie tutaj zrobić dzień wolnego. Dzień wolnego. Cebuli zapomniałem. No niestety, nie ma cebuli. Wujek Ernest, czy raczej dziadek Ernest, znowu głodny. 8:30, my do 10:00 pracujemy. Musimy zmienić menu, bo już mnie denerwuje to menu. Przede wszystkim pizza mnie denerwuje, tutaj najbardziej się mylę. Bo sausage jest na M, cheese jeszcze jest na C, to jeszcze w miarę, nie? Ale inne rzeczy to naprawdę jest tragedia. Dobra. Tą pizzę wykonałem perfekcyjnie, moi drodzy, perfekcyjnie. Dobra, to już są ostatnie zamówienia. To już są ostatnie zamówienia. Tutaj dokończamy jeszcze serowy sos. Moi drodzy, no ja niestety nie zarobiłem zbyt wiele, ale sprawdźmy to. Mamy red meatballs, chicken, to był bacon, chicken, boom, mushroomsy, czy ja jeszcze szpinak, onions. Dobra, powinno być wszystko perfekcyjnie. Dobra, bruneta poszła sobie. No raczej słaby dzień, moi drodzy, słaby dzień dla nas, niestety nic szczególnego. Jak widzicie, mamy 13 dzień. Sprawdźmy, co się dzieje. Nic to mnie nie interesuje, to też mnie nie interesuje. Catering. Catering, moi drodzy. Czy my będziemy mogli otworzyć catering? To by było dobre. Menu, dobra. My mamy 7% baza tylko. O nie. Ale spieprzyliśmy to. Dobrze nam szło. Zobaczcie. Nie mogą iść teraz fast foody żadne. Dobra, moi drodzy, musimy zobaczyć aktywne menu, musimy wywalić te wszystkie rzeczy, mamy tylko 12%, może piwko, nie, piwko nie może być, czy burger, burger może być, ale myśmy mieli kupić sobie jedzenie, może sobie zupgrade'ujemy jedzenie, czy to jest, tak, ja bym sobie zupgrade'ował i wtedy ile ja będę dostawał, 12, za makaron będę dostawał 12. A czy makaron jest w ogóle uznawany za fast food tutaj? Sprawdźmy to. Chyba tak. Nie. To ja sobie ten makaron, moi drodzy, zupgrade'uję. Albo robimy nowe jedzenie. Nie, no jednak bierzemy nowe. Jednak kupimy nowe, żeby jakiś powiew tutaj świeżości był w tym odcinku. Więc weźmiemy sobie może steka dobrze wygry... Nie, jednak steka nie... Winko? Nie, jeszcze nie stać mnie na winko. Co to jest? Lasagna! Lasagna, moi drodzy. Lasagna nie. Co to jest? Chicken breast, pierś z kurczaka. Rybka. Rybka jest całkiem spoko.
Rybka jest całkiem spoko. Co tu jeszcze mamy dodatkowo? Pieczone ziemniaki. Lody, ice cream. Ej, lody by były całkiem dobre. To taka krótka piłka. To weźmiemy sobie, sprawdźmy to. Sprawdźmy, jak lody będą wyglądały, jak będziemy chcieli je wykonać. Dobra, lody. Aha, i teraz gość mi tutaj mówi. Wanilia, czoklet i sherry. And sprinkles. No i gościu jest zadowolony. No i czy my chcemy takie lody robić? No, raczej lodzików, moi drodzy, nie bardzo. O! To może być dobre. Do napojów. Napoje zawsze spoko, moi drodzy. Dobra, ja to kupuję. Kupujemy napoje. Bo tak myślę, że musimy jakieś mieć napoje, a nie tylko alkoholowe. Dobra, aktywne menu, moi drodzy. Bierzemy. Napoje są zawsze spoko. I patrzcie, mamy dwa rodzaje alkoholów teraz, tak. Znaczy napojów. Fast foody. Czekajcie, to odpada. To jest dobre. Fast food odpada. Pizza odpada. Chickensy? Chickensy odpadają. Dobra, to musimy iść tak. Takie menu musimy zrobić. To lecimy. Start a new day. Tak? Dobra. No to lecimy, moi drodzy. Nie wiem tak naprawdę, jak się te napoje robi. Pewnie normalnie tylko nalewa. No i dobra. Fryteczki z samego rana. Czekajcie, bo tutaj się gra wstrzymała. Moment. Okej. Fryteczki z samego rana. Z solą morską, moi drodzy. Także pierwszy klient jest zadowolony. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Okej, leci. Bez soli. I to się szanuje. To się szanuje, że ludzie jednak nie solą frytek. Szkoda tylko, że jeszcze w głębokim tłuszczu niestety są jedzone. Chociaż powiem wam, że ostatnio używam w ten sposób piekarnika, że smaruję blachę piekarnika tak dosłownie malutką ilością oleju. Wykładam fryty, a następnie je piekę w piekarniku i one wtedy nie są na głębokim oleju, tylko i wyłącznie są na takiej małej ilości oleju pieczonej i są naprawdę całkiem spoko, także polecam wam. Moi drodzy, robimy takie achievementy, robimy takie kombosy. Dobra, fryty. Na razie wszyscy tylko frytki jedzą. Ale tak z samego rana... 5 razy perfect kombos. Do tego baza może dostaniemy, co? Dobra, i teraz okaże się wszystko. Ruda zmieniła kolor włosów. O kurde, co tu jest? Small water with ice. Dobra, small water. Pool. What? O nie, ice. On dostał. O nie, dobra, on był taki średnio zadowolony. To nie jest takie łatwe, moi drodzy. Czekaj, co on chce? Medium grape. Dobra. Trash. Kurde. Rush hour. To nie jest takie proste, ja wam powiem szczerze. Dobra. Co to jest? Tea. Dobra. Duża. Change. Kubek. Duża. Dobra, nalewamy. I teraz jest profesjonalnie wykonane zadanie, moi drodzy. O nie, meatballs, chicken, bacon, pepper, spinach, onion, mushrooms. Co tam jeszcze jest? Bacon. Dobra, wszystko było. Oa! Meatballs, chicken, bacon. Dobra, niestety perfect combo nam troszkę spadło. Tak samo z bazem. Dobra, musimy teraz średnia kola, moi drodzy, średnia kola. A kurde, małą nalałem. Nie, nie chcę. Muszę mu już wydać ten napój. No i średnio zadowolony, bo ja wiem, że pokonałem tutaj. No niestety to zadanie z błędem. Powinienem zmieniać. Tam jest wielkość. Wielkość kubka. Mogłem sprawdzić sobie przed kupieniem tej maszyny, jak to się robi. To bym się zdecydował. No ale jak chcą napoje, to je będą mieli, no. Okej. Pucujemy. Sól morska. Czy wy kiedykolwiek mieliście taką możliwość wyboru soli morskiej w restauracji? Ja nigdy w życiu się nie spotkałem z czymś takim. Dobra. Small water, moi drodzy, with ice. No dobra. Ice Cube. Znacie takiego rapera Ice Cube'a? No to w tym momencie właśnie ona go, kurde, zamówiła.
Szybciej, szybciej. Bąko za wolno pracuje, muszę się aż tutaj po prostu napić. Kolejne zamówienie, moi drodzy, nie ma czasu na picie. Nie ma czasu na picie. Dobra. Co my tutaj mamy? Large cola. Large cola, bum bum, large, dobra. Co my teraz robimy? With ice, dobra. Ruda przyszła w dresiku, moi drodzy. Takie wyjściowe, wyjściowe ubranko, naprawdę wyjściowe. Dobra, musimy teraz wszystkie przyjąć tutaj zamówienia. Czy ja zdążę, moi drodzy? Diet, large, diet, diet cola, large. Nie, źle to zrobiłem, dobra, walić ją. Nie mam czasu teraz. Red meatballs, chicken bacon, dobra, poszło. Teraz cheese, chicken bacon, moi drodzy, ale tutaj prędkość jest. Cheese, red, mushrooms, dobra, wszystko poszło zajebiście, dobra. Coca-Cola, moi drodzy, co to jest? Large cola, dobra. Okej, okay, ice, poszło, ice cube, dobra, ona zamówiła sobie rapera, ale ja jeszcze large tea chcę jej dać. Dobra. Ej, to jest ciężkie, szczur! Szczury, moi drodzy, nie dają mi spokoju. Woda, kibelek. Wszystko się dzieje, moi drodzy. Godziny szczytu, moi drodzy. Medium grape. Medium grape. Lód. No oczywiście, że z lodem wszyscy chcą, bo jest taki gorąc. Gorąc na dworze taki, że nie ma co tutaj w ogóle myśleć chwili. Nie ma co chwili myśleć. Dobra. Cheese onions. Oczywiście, że cheese onions. Cheese, meatballs, chicken, kurde, ale oni wszystko chcą, moi drodzy. Oni wszystko by chcieli najchętniej za darmo, nie? Szpinak. No i spadaj. Z czegoś nie dałem. To mnie nie interesuje w tym momencie. Nie przyjmuję żadnych zażaleń i skarg. Bez soli. Jak najbardziej. Takich klientów możemy obsłużyć. No i ja nie wiem dlaczego, bo ja chyba soli mu nie dałem, ale nieważne, moi drodzy. Medium tea. Medium tea z lodem. No to dajemy mu lód i poszedł sobie. O! Bez soli. Bo się w głowie popinkoli. Perfect kombosy. Moi drodzy, niestety zbyt mało perfect kombosów mamy. I dzięki temu nie zdobędziemy jutro jakiegoś specjalnego bonusa. No i ona przyszła, patrzcie, 9:50 przyszła, a ja muszę jeszcze jej zadanie zrobić. Jej zlecenie. No i cisza. Dobra, zrobiło się. Poczekajmy, aż się dopiecze lepiej, dobra. I teraz tak, chicken, bacon, boom. Tego nie szło spieprzyć. Dobra. Moi drodzy, perfect 29, tylko i wyłącznie. Także słabo to wyglądało. I tylko 9% baza mam. Oj, słabo, pizza upgrade. Nowy przedmiot jest. Spotlight of the light. O, dostałem 10% bonusu. To spoko. Water alert. Dobra, nowe menu. I okej. Okay. Moi drodzy, tyle w tym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę, skomentujcie, napiszcie może, jakie propozycje według was tutaj powinny być wprowadzone do mojej karty dań. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i smacznego, jeśli ktoś pójdzie teraz jeść coś pysznego. Na razie, cześć!